prądkujący Bartek trzyma kamerę. Mam nadzieję, że się odziębisz wkrótce. Tradycyjnie strzelnica Bellona w marynie, nasza ulubiona. I tradycyjnie mamy ze sobą karabinek, który będziemy Wam dzisiaj pokazywać. A dzisiaj mamy karabinek LFA, czy tam LFA Battle Rifle z lufą 14,5 cala, czyli bardzo fajny AR-ek za 4590 zł. Tradycyjnie strzelimy sobie pewnie jakiś bieda operator, to jest jedyny test, może zrobimy jakiegoś bleed drilla, postrzelamy sobie do tarcz IPSC dubleciki i pary dublecików i później pójdziemy na 100 metrów i strzelimy sobie 7 albo 8 rodzajami amunicji i wtedy pokażemy Wam, cóż to za urządzenie znajduje się na końcu szyny. Tradycyjnie wszystkie dane techniczne tego karabinka, skoki gwintów, materiały, z jakich są wykonane komory, spustowa zamkowa, lufa, łoże i tak dalej, to wszystko powiemy Wam na deskach. Na razie w bardzo ogólny rzut oka, oczywiście był 16 razy sprawdzony, więc luz. Mamy karabinek z lufą o długości 14,5 cala, z bardzo fajnym niskoprofilowym łożem, bardzo wygodnym do trzymania, które ma tylko szczątkowe szyny RIS na górze, czyli tu i na samym początku, które umożliwią nam zamontowanie latarki wskaźnika laserowego albo jakiejś bardziej rozbudowanej optyki, czyli mamy przedłużoną szynę z komory zamkowej, jest przedłużona kawałek na łoże, ale tylko tyle. Zrezygnowano z tej szyny, dzięki temu to łoże jest bardzo niskoprofilowe i daje się w bardzo wygodny sposób chwycić. Oczywiście na obu bocznych powierzchniach i na dolnej mamy sloty M-Lock i mamy po dwa gniazda na kudeka do pasa po obu stronach, na samym końcu łoża i blisko początku. Dalej mamy dosyć oryginalnie wykonanego AR-a, bo jak się przyjrzycie, no to AR jak AR, tak? Ale widać w nim, że tu są takie smaczki, typu takie fikuśne przejście, gniazdo magazynka wygląda troszeczkę inaczej, aper jest bardziej kanciasty niż okrągły, co doskonale widać z tej strony. Podobnie komora spustowa też jest troszeczkę inaczej wykonana. Oczywiście stały kabłąk, czego wiecie, że ja nie cierpię, bo ja wolę ten kabłąk, jak jest wymienny. Mam PWS-a ze stałym kabłąkiem i boli mnie to jak jasna cholera, no ale trudno. Czyli mamy dosyć oryginalnie wykonany karabinek. Pierwsze wrażenie, jak go wzięliśmy z Bartkiem, kuźwa, jaki lekki. Oczywiście teraz jest dowalony tą lunetą, tym magicznym urządzeniem z przodu, ale to jest bardzo, bardzo leciuteńki karabinek, który po wzięciu do ręki sprawia wrażenie naprawdę bardzo, jak to się ładnie mówi, portatywnego, tak? Czyli, że łatwo jest nim, łatwo jest nim po prostu manewrować, on świetnie leży w ręku. Lufa 14,5 cala są cztery? Cztery były, 10,5, 11,5, 14,5, 16. Tak, czyli wzięliśmy sobie taką wersję z Hubertusa, z taką najbardziej, powiedzmy, uniwersalną, kompromis między długością a właśnie manewrowością tego karabinka. Niestety, karabinek jest jednostronny, to znaczy, to jest klasyczny układ manipulatorów M16. Zrzut magazynka, ping-pong paddle, zrzut zamka, bezpiecznik. I standardowa rękojeść przeładowania typu milspec, też jednostronna, ale przypominam, to jest karabinek kosztujący 4590 zł. No i oprócz jednostronnej rękojeści przeładowania, mamy taką dosyć śmieszną kolbę. Jak się na nią przyjrzycie, to ten profil od góry jest taki typu tam B5, typu Wiltor, Sokom, te klimaty, czyli to jest kolba z taką baką rozszerzającą się troszeczkę na boki. Jak pokażę z tej strony, to będzie to jeszcze lepiej widać. Co prawda ta część pod policzkiem nie jest tak rozbudowana, żeby tu był schowek na baterię, ale to jest dość wygodna kolba z dwoma montażami QD po obu stronach. One są przelotowe oczywiście. Luz ma taki normalny jak kolba w AR-ach po prostu i z bardzo fajnym przyciskiem do regulacji. Zobaczcie, on nie jest taki wystający, on jest bardzo ładnie wkomponowany tutaj w obrys kolby i działa normalnie jak każdy przycisk do regulacji. No i to tyle.
tyle takich ogólnych informacji, tak? Zaraz wieszamy tarczę, strzelimy sobie bieda operators readiness test, a w międzyczasie, jak będziemy wieszać te tarcze, to skoczymy na deseczki i tam powiem Wam o wszystkich parametrach tych karabinków. Rozłożymy go, zobaczymy, co on ma w środku. Rewelacji się nie spodziewam, bo to jest zwykły AR. To ja wieszam tarczę i ja Wam za chwilę pokażę na deskach szczegóły tego karabinka. Przed Wami bohater dzisiejszego odcinka, czyli karabinek LFA, LFA, Life Free Armory Battle Rifle w wersji z lufą o długości 14,5 cala. Przypominam, że są dostępne jeszcze trzy długości. Krótsza, bardzo krótka, 10,5 cala, trochę dłuższa, 11,5 cala, to jest 14,5 cala i jest jeszcze karabinek z lufą 16 cali. Producent tego karabinka chwali się, że jest to produkcja w całości amerykańska i podkreślam po raz kolejny, karabinek, który widzicie właśnie przed sobą, jest dostępny w cenie 4590 zł, czyli niecałe 4600. Co my tu teraz mamy? Jak już wspomniałem, lufa jest o długości 14,5 cala. Skok gwintu lufy to jest 1 do 7. Komora nabojowa Wild, czyli możecie strzelać amunicją 223 i amunicją wojskową 5,56 na 45. Lufa wykonana jest ze stali 41,50, azotowana i wykończona na czarno. Profil lufy, ona jest dość solidna. To jest government. Zakończone jest standardowym gwintem 1/2 na 28 i jak widzicie w standardzie założony jest gwizdek, czyli tłumik płomienia typu A2. Najzwyklejszy po prostu w świecie. System gazowy MIT z niskoprofilowym blokiem gazowym, który mieści się mniej więcej w tym miejscu. Komora zamkowa i komora spustowa wykonane są z aluminium 6061T6 i obie, co ciekawe, to zresztą widać, to są frezy, to nie jest odkówka, to nie jest odlew, to są komory po prostu rżnięte, frezowane z bloczka metalu, co widać po tych fikuśnych kształtach. Mnie te kształty bardzo się podobają, jest to naprawdę moim zdaniem ładny bardzo karabinek. Co do wykończenia, to według producenta ten ładny kolorek, który tu widzicie, to jest farba Cerakote. Możliwe do wyboru są kolory Graphite Black, Flat Dark Earth, Bird Bronze, OD Green i Tungsten, czyli taki szarawy. Szczerze mówiąc nie wiem, czy to jest Burnt Bronze, czy Flat Dark Earth. Raczej mi się skłaniał w stronę FDE. Podejrzewam, że ten Burnt Bronze będzie po prostu troszeczkę bardziej brązowy, ciemniejszy. Łoże karabinka, jak widzicie, ono jest dosyć długie, będzie miało na oko ze 12 cali, tak, coś około 12 cali. To jest łoże określane przez producenta jako D-Series Lightweight. To łoże jest bardzo leciutkie, ono jest bardzo niskoprofilowe, przez to jest bardzo lekkim łożem, mocowane jest, to Wam pokażę potem na zbliżeniu, zaciskiem z czterema dwustronnymi po prostu śrubami. Suwadło i zamek wykonane są ze stali 9310. Dodatki plastikowe, które widzicie, czyli chwyt i kolba, na które zwróciłem uwagę na strzelnicy, bo po prostu na nie się zwraca uwagę. Są bardzo fajnie wykonane dodatki. Chwyt jest taki, tak jak mówiłem, grotowaty trochę z tym. Minimalnie kształtem go przypomina, kątem pochylania bardzo. Te plastikowe dodatki to są firma Thrill. To jest kolba Combat Competitive Stock, a chwyt to jest Rugged Tactical Grip. Pokażę Wam oba te elementy z bliska za chwilę, jak rozłożę karabinek. I mamy tutaj jeszcze lunetę Firefield 1 do 6. To jest budżetowa lunetka. Też tam parę słów o niej powiem, jak będziemy sobie to oglądać, ale ta luneta w zestawie kosztuje tam 1200 zł z hakiem od razu z montażem, żeby było jasne. W karabinku, jak kupujemy ten karabinek, to dostajemy razem z nim jeden 10-nabojowy magazynek. Rzeczywiście tam jest kłódka po nic, jakieś takie duperele, flaga bezpieczeństwa i plastikowa walizka.
No to dobra, tyle gadania o tym karabinku, jeśli chodzi o jego parametry, materiały i tak dalej. Rozkładamy go i przyjrzymy się, jak on jest w środku wykonany, przy czym procesu rozkładania nie będę pokazywał, bo to nie ma sensu, to jest zwykły AR. Tak jak mówiłem, zwykły AR, to się nie ma co w ogóle nad tym rozwodzić, ale zobaczcie, obejrzyjmy sobie z bliska ten chwyt. Fajny kąt, bardzo podobny do kąta Grota, on jest troszeczkę bardziej taki obły, tak? Taki beczkowaty, ten Grota jest taki bardziej kanciasty, ten jest taki beczkowaty, ale leży w ręku bardzo sympatycznie, kąt, mówię, bardzo podobny do grotowskiego, super, super jest ta powierzchnia na nim, o to. Ta fakturka, no papier ścierny taki, że po prostu proszę siadać, tak? Siedzi w ręku naprawdę, naprawdę fantastycznie. Szkoda, że nie ma schowka, tak po prostu. Nie jest must have, ale szkoda, że go nie ma. Tu mamy, zobaczcie, kolbę, przycisk do regulacji. Zwróćcie też uwagę na to, że mamy podwójne punkty, znaczy prawo-lewostronny, przelotowy. Kudek tu. I jeszcze dodatkowo raz, dwa, trzy szczeliny do przeciągnięcia pasa, jeżeli ktoś preferuje noszenie karabinka na pasie właśnie przeplecionym w ten sposób. Fajna szeroka baka, to co Wam pokazywaliśmy na strzelnicy. Niestety nie ma tutaj schowków na baterie, ale tak jak w przypadku schowka tutaj nie jest to must have, chociaż miło jak są, bo jeżeli ktoś używa elektrooptyki, to się to przydaje. Bardzo fajna stopka kolby. Z taką bardzo fajną fakturą i to jest taka guma z tych bardziej miękkich, czyli ona daje dosyć spore tarcie, więc ta kolba siedzi bardzo stabilnie. Ona ma fajny kształt, stopka jest gruba, fajna faktura, więc tutaj jest w ogóle wszystko pięknie, ładnie. Element, który mi się nie podoba w tym karabinku, czyli kabłąk. To nie jest tak, że on mi się nie podoba, bo jest brzydki. Ja mówiłem po prostu, że lubię te wymienne kabłąki, bo zawsze można sobie jakoś ten karabinek spersonalizować. Tu nie można się do niego przyczepić ergonomicznie. On jest duży, on jest wygodny, tam paluch w dużej rękawiczce też wejdzie, nie ma problemu. Ale wolałbym, jakby był wymienny. No ale to jest już kwestia gustu. I zobaczcie, to wszystko to jest frezowana komora. Popatrzcie na stosunkowo duży, jak na zwykłego AR-a, magwell, czyli na lejek, który tutaj jest zrobiony w gnieździe magazynka. On jak na karabinek AR jest naprawdę duży, no ale to jest po prostu frez. Komora zamkowa w środku, zobaczcie jak jest, popatrzmy sobie na buffera. Wszystko jest ok, on się trochę tam obciera, ale nie ma jakiegoś dramatu. To jest prawie nowy karabinek, żeśmy z niego strzelali jako jedni z pierwszych, to on tam trochę wcześniej postrzelał. Komora z tych tańszych, czyli bez regulacji luzu. A właśnie, zapomniałem ten luz sprawdzić, ale go złożę, to go sprawdzimy jeszcze, jak on się tam buja. Zwykły spust mil-spec. Tu wszystko też jest zwykłe, dosyć ładnie wykonane. Komora oczywiście typu cywilnego, czyli z tym przewężeniem w tym miejscu, tak? Jak się przyjrzymy, no to on jest oczywiście pokryty tym cerakotem, ale tu nie ma jakichś takich rzeczy, które by wskazywało na to, że to jest jakoś tam niechlujnie zrobione czy coś. To wszystko jest fajne. Zobaczcie, podoba mi się sposób grawerki. To jest najprawdopodobniej głęboki laser, ale to jest bardzo ładnie, estetycznie zrobione. Wszystko jest równiutkie, wszystko jest takie, jak powinno. Estetycznie super. Jeśli chodzi o jakość wykonania, to w ogóle nie ma się co do czego przyczepić. Lećmy na szybko jeszcze komora. Typowy gwizdek A2, tu w ogóle nie ma żadnej dyskusji. Tu jak się przyjrzycie w tym miejscu, to tu widać ten niskoprofilowy blok gazowy. I jeżeli z tego karabinka, bo jego naturalnie będziecie chwytać mniej więcej właśnie w tym miejscu. No i jak go tutaj będziecie trzymać i będziecie strzelać intensywnie, to przy dłuższym strzelaniu podejrzewam, że w tym miejscu zacznie się robić ciepło, tak? No bo to jest coś za coś. Jest niskoprofilowy blok gazowy, daje ten komfort łatwego trzymania, jest lżejszy, ale też jest bliżej do tych elementów, które się nagrzewają, więc będzie po prostu cieplej. I to, co pokazywaliśmy na strzelnicy, dwa kudeki po każdej stronie, 5 slotów po obu stronach hemlocka, 6 slotów od dołu, krótkie odcinki szyny z przodu, z tyłu, łoże bardzo ładnie wykonane. Tu widzicie ten,
ten zacisk, tak, którym to łoże jest osadzone po prostu na nakrętce lufy z bardzo ładnie wygrawerowanym logiem. Co ciekawe, zobaczcie, tu widzicie numer, a tu od spodu, nie wiem, czy to, o, będzie widać, tak, to są bardzo wyraźne opisy, jest długość gwint i oznaczenie komory Wild, po prostu. Idąc dalej, no to mamy już samą komorę zamkową, tak. Strasznie mi się podobają te krawędzie, naprawdę. Jak nie jestem fanem tych takich kanciastych, to w tym karabinku to jest zrobione ze smakiem. PWS Pro mi się nie podobało, bo to wyglądało jakby jak niedoróbka, albo jakby ktoś powiedział, dobra, robimy po taniości i zostawcie, tak? A tu widać, że to jest jednak, to jest kurna zaprojektowane, no. To wszystko ma ręce i nogi, ma sens. Nie, on jest oczywiście trochę brudny już w środku, było, no bo tak, bo był strzelany. Ale jak tak patrzę do wnętrza, czy tu na zewnątrz, tu nie ma żadnych tam śladów po narzędziach. To wszystko jest wykonane precyzyjnie i ładnie. Po prostu najnormalniej w świecie ładnie. No i teraz zobaczcie, to jest ta luneta Firefield, tak? Powiększenie 1:6. Od razu z taką wygodną dźwigienką, ułatwiającą operowanie tym pokrętłem powiększenia. Tu pod tą klapką zamykającą okular jest regulacja, dopasowanie regulacji ostrości, więc jak regulujecie ostrość, to po prostu najlepiej to zdjąć i pokręcić tym i dopiero potem założyć, tylko że niestety trzeba pamiętać o tym, że każde przekręcenie to przekręci Wam też i ostrość. Dalej z przodu mamy pokrywkę obiektywu, pod którą znajduje się killflash, tylko że on jest drobny i on troszeczkę zakłóca. Jak patrzycie przez lunetę z tym killflashem, to widać, że ten killflash jest założony. Po prostu, tak? Takie, nie umiem Wam tego opisać, ale to po prostu widać. Co jest ciekawe w tej lunecie? Znak celowniczy, który widzicie tutaj z boku, on jest taki troszeczkę podobny do znaku celowniczego lunet Voodoo 1.6 EOTH w dużym powiększeniu, bo w małym to nie, ale jak powiększycie znak celowniczy w dużym w EOTH-u, to jest mniej więcej podobny znak celowniczy jak tu. I co jest ciekawe, on ma tutaj pokrętło podświetlenia, tak, tu jest regulacja góra-dół, prawo-lewo. I to pokrętło podświetlenia pozwala Wam wyłączyć podświetlenie, włączyć podświetlenie czerwone na zakres jest od 1 do 5, a jak będziecie kręcić dalej, to z podświetlenia czerwonego możecie sobie przejść na podświetlenie zielone. I możecie sobie wybrać, czy chcecie na czerwono, czy chcecie na zielono sobie podświetlić. Luneta nie ma, jak ustawicie ją w powiększenie 1, to nie jest do końca 1, ale daje radę przy strzelaniu na bliski dystans w charakterze, powiedzmy, celownika typu kolimator, tak? Czy tam inny pryzmat. 1200 za komplet, więc nie najgorzej. Luneta mistrzostwem świata może nie jest, ale jest całkiem przyzwoita. Suwadło. Suwadło mamy typu M16, czyli z przedłużoną tą tylną częścią. Popatrzmy sobie, ono jest chyba azotowane w ogóle. Jest wykończone na czarny półmat i to się trudno brudzi, łatwo czyści. Jak patrzę na to wykonanie, to tu się naprawdę nie ma czego czepić. Jak zobaczymy sobie do środka. No to powiem Wam, że w środku może to nie jest JP, ale jest dobrze, jest dobrze. Tak, bardzo ładnie, bardzo solidnie wykonane suwadło. Zapunktowanie śrub może być, one się nie powinny raczej odkręcać. No nie ma się do czego tu czepiać, jest porządnie zrobiony zamek. Zwykły zamek od Aera, rygle wykonane porządnie. Może nie, to nie jest taki zamek z górnej półki, gdzie to wszystko jest takie sztywniutkie, te krawędzie ostre. Ale tu naprawdę nie ma się do czego przyczepić, tak? Zobaczcie, ta powierzchnia prowadząca w suwadle, czyli ten pierścień tutaj, bardzo ładnie wykonany, nie ma żadnych niedoróbek, tak? Piny ładnie wszystkie schowane, zęby zamka są, no mówię, no takie, no nie jest to upper class, czy ta najwyższa klasa tych
zamków ODR, ale to jest przyzwoicie po prostu zrobiony zamek. No, to w ogóle nie ma się co go czepiać. Iglica to iglica, trzpień prowadzący to w ogóle nie ma się co zastanawiać. Jeszcze zapomniałem zobaczyć jedną rzecz, mianowicie ślizgi. Ślizgi zrobione super, nie ma w ogóle się co czepiać, tak? Ślizgi są naprawdę bardzo fajnie zrobione. No i to tyle, tak to wygląda w środku, parametry już znacie, złożę go. I zanim jeszcze polecimy na strzelnicę, to na szybciutko zobaczymy, jaki jest luz między komorami. Jest złożony i sprawdźmy sobie, powiem tak, tu nie ma luzu, to jest zabetonowane, tak? Więc myślę, że raz, że precyzja wykonania, dwa, że pokrycie tego tym cerakotem po prostu zrobiło robotę i ten karabinek, jeśli chodzi o luz między lowerem i upperem, czyli między komorą spustową i komorą zamkową, to jest po prostu beton. No i tyle. Z desek lecimy sprawdzić, jak to chodzi na ostrej. Lancer. Bardzo dobre magazynki, ale z uwagi na te metalowe szczęki, no są świetne. Świetnie trzymają amunicję, są bardzo trudne do uszkodzenia, kapitalnie podają, tylko niestety te stalowe szczęki wymagają bardzo mocnego dobicia magazynka przy wkładaniu, a jak jest pełny, to już w ogóle. Lecimy z Bieda Operators Readiness Test. Dzisiaj mamy lunetkę Firefield. Nie znam tej marki w ogóle. Krzyż celowniczy, to Wam już w studio mówiłem, troszeczkę podobny do Voodoo w maksymalnym powiększeniu. Fajne podświetlenie, zielone. Zobaczymy, jak pójdzie. Jest przystrzelana, jak jest przystrzelana, więc powinno... Aha, nie pójdzie, bo czego nie mam? Timera. To już mamy timera. Dobra, nie ma co czekać. Lecim z koksem. Za dużo magazynków, zamotałem się. 22,81. Strzelimy jeszcze raz. Bo było nieźle, tylko kurna, wyjąłem pusty magazynek. Jeden pistoletowy mi zwiał tu na górze, ale zobaczcie, jakie fajne skupienie jest. I szybko skubany strzelił. Widziałeś, że to było bardzo szybko. I pomimo tego, że on ma zwykłą A2, to naprawdę bardzo fajnie stał ten karabinek. Strzelimy go jeszcze raz, bo było nieźle. Wezmę mniej magazynków teraz. Nie zamotaj się tym razem. Nie, wziąłem już mniej magazynków. Trochę mi ta bluza przeszkadza. Ja ją lubię, bo mam królika na plecach, ale mi trochę przysłoniła też dostęp do magazynka, więc trochę przekonstruowałem tutaj wszystko. No dobra, 22,81 było. O! Zacięcie. No to nagramy jeszcze raz. Oczywiście. Kurna, a stanak wchodzi? Nie wchodzi, nie dobiłem. Teraz jest ok. Jest ok. Pistolet mamy przeładowany. Mamy. No to sprawdźmy.
19,71. Czyli 3 sekundy lepiej, bo się już nie zamotałem. Też uciekł jeden pistoletowy, czyli nie zaliczyłem, ale czasowo dużo lepiej. Tu jakieś dwa poleciały, ale znowu wszystko wchodzi tutaj. Tak. I tylko jedna dziura hańby. Tak, niestety. Jak myślę, może byśmy strzelili jakiegoś szybkiego bildrilla, też 6 metrów i przyjmiemy sobie za cel ten kwadracik. Czyli będę musiał celować gdzieś tu, żeby weszło, skoro celowałem tu i wchodziło tu. No, trochę ponad tarczę będę musiał celować. Za wysoko, 2,65. Jeszcze raz. To twoje. Czekaj, wiem. Raz, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Czyli ta druga seria poszła tu. Wszystkie weszły, bo się zmieściło jeszcze tutaj. Ta pierwsza to były te, generalnie. Te cztery, te pięć, bo to jest podwójny i ten. A druga seria, wszystko to było to. Przynajmniej tak mi się wydaje. Super. Skurkowany stoi. Widziałeś, ten karabinek stoi w miejscu. Zwykłe urządzenia dwa, ale podejrzewam, że dużą robotę robi to magiczne urządzenie. Przesadziłeś z tymi tarczami, z odległością. Ile tu mamy zdychę? Tu mamy z 12. Nie, tu jest raczej 10. No 10, 11 i tamta jest... Dyszka. Czyli na 20, tak? Czyli strzelamy 11, 20. Dobra, lecimy najpierw piąteczkę dubletów. Najpierw piątka dubletów z tej krótszej odległości i potem zrobimy pary. Kurna, już myślałem, że nie włączyłem timera. 1,53. A jeden czarek. Już to widzę. Drugi czarek, tylko z drugiej strony 1,22. Tu dwie alfy, 1,08. 0,92 czwarty. 0,97. Jestem pod wrażeniem, serio, jestem pod wrażeniem. Jak fajnie strzela ten karabinek i jak ultra wygodne jest to łoże. To jest kurna, ty w stagu swoim też masz takie niskie, nie? To jest po prostu mistrzostwo świata. Pierwsza para, druga para, te najwolniejsze, a potem jak zacząłem strzelać szybciej, wszystko w środku. Fajnie. Aż jestem bardzo ciekaw, jak on będzie strzelał na te 100 metrów. Kurna, muszę się, widziałem na filmach, że jak strzelają, to robią tak, pu, pu, pu. Muszę takie, wiesz, takie kocie ruchy zacząć robić. Bo to chyba lepiej wygląda niż takie, no dobra, fajny karabinek. Bardziej tactical. Albo sprawdzenie. Dobra, dosyć wygłupów. 11 i tam mówisz? 21. Żeś ustawił te tarcze, niech ci drzwi ścisną. Kroki, będziesz miał 10-20. Jak nie trafiasz, to co zrób? Skróć dystans albo strzelaj wolniej. Dobra, lecimy tam. Nie ma to tamto. I na pierwsze jest czarek. No trudno. Drugi czarek. 2,61. Ta biegówka nie ma, bo ona jest 1,6,
ale w tym minimalnym położeniu, tak jak jest teraz, jeden, to nie jest jeden. To jest taki 1-2 mniej więcej, coś takiego, bo jak patrzę obuocznie i wchodzę tą biegówką, to na lewym oku widzę, że ta tarcza jest jednak troszeczkę mniejsza niż w tej lunecie. Nie jest to duża różnica, no ale to jest niestety przypadłość tych biegówek o niskich powiększeniach. Że to musi być już naprawdę mocno wysokiej klasy luneta za grube pieniądze, żeby to było faktycznie 1-1. To nie jest źle, no ale trzeba o tym pamiętać po prostu. Lecimy. O! A co to się zrobiło? A, bo się skończyło. Nie zatrzymał. Troj. Magazynek Troja. Kupiłem kiedyś 3 z ciekawości. I one mają takie wymienne stopki, że może być zwykła, albo taka z takim Magpulem, nomen omen. Nie kupiłbym ich drugi raz. W wielu karabinkach mają problem z wypadaniem. Na przykład tu, tak, gdzie jak wsadzę lancera, to on wypadnie. Troj nie wypadnie. To nie są najlepsze magazynki, nie ma już ich chyba w sprzedaży. No i jak widzieliście, nie zatrzymał po ostatnim strzale. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Dwa czarki. Łopanie! Tu jest ładnie. Tu jest super. Jeden czarek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super! I te czasy były takie... w dolnej granicy stanów średnich. Dobra, zabieramy nasze wielorazowe tarcze tradycyjnie. No tak, tradycyjnie jeszcze je popsujemy. I lecimy. Strasznie jestem ciekaw na 100 metrów, jak będzie strzelał, bo na ten krótki dystans rewelka. Super jest. 100 metrów. Dziadek, karabinek z lunetą. Worek. I nie ma pewnego charakterystycznego elementu, który leżał zawsze z przodu, czyli zrolowanej maty. Bo mamy na końcu tego karabinka to urządzenie, które pomagało nam w strzelaniu, zwiększając obciążenie go na lufę. A tu mamy do tegoż urządzenia, czyli do adaptera. Mam nie używać słowa na Z, ale wiecie sami jaki. Dwójnóg Fort Myera. Jak strzelaliśmy sobie tam na 50 metrów najpierw, absolutny game changer, kompletnie inne strzelanie. I przestaną teraz malkontenci zarzucać, że strzelamy ze zrolowanego koca. I że co to za strzelanie? No to będzie strzelanie z dwójnogu. Od teraz. Sprawdźmy jak to. Okej. Okay. No to sprawdźmy. Jak... fruwa na ten dziadek. Norma jeszcze raz, bo układało się bardzo wysoko, więc opuściłem trochę krzyż. No i zaraz zobaczymy, bo szło ponad tarczę, tak? Dwa się tylko załapały w tarczę, cała reszta poszła ponad, więc to nie może tak być. Strzelimy jeszcze raz z normy. Tam są dwie przestrzeliny, ale pamiętamy, które na szczęście. Bardzo ładnie. Jeden tradycyjny króliczy. Tak, słyszałem. Nie no, ten jeden to ja spieprzyłem. Czy ja kiedyś strzelę 5 takich... Nie, zdarzyło mi się parę razy. Z Chińczyka. Wiemy, że potrafi. Z Chińczyka. To co strzeliłem, kurde, ten... grupę 4 koniczynka z jednym odskokiem i całość miało 1,6 cm, 1,7 jakoś tak. No dobra, ale grunt, że się zmieściliśmy teraz, tak, w tarczy. Co my teraz mamy? GGG.
Wiesz co, ten spust jest fajny do szybkiego strzelania, ale precyzyjnego to on nie ułatwia. Więc jakby ktoś chciał sobie postrzelać precyzyjnie, to ten spust jest do wymiany. No całkiem przyzwoicie. Całkiem przyzwoicie. Tam będzie z półtora mała, myślę. Pymycy. No ten jeden, tak, no ja czułem, że tam coś poleciało nie tak, ale aż tak by uciekł. Fioki 55. No, fajna grupa. Piąty, nie jest pierwszy. Bardzo ładny. Wiesz, że jak mówisz takie, o, ładna grupa, piąty, nie jest pierwszy. Wiesz, jaki to ma efekt? Wiem, że nie spieprzyłeś. No widziałem, tam coś tam widzę w tej lunecie, bo to jest razy 6. Nie widzę jakoś super precyzyjnie. Ładnie. Ładnie, ładnie. To, wiesz, to moje błędy też wychodzą. No. Ale no, potencjał ma na półtora moa taki, wiesz, pach. Jakby tu, bo ten spust do szybkiego strzelania jest fajny, tylko to jest typowy milspec. On bardzo kulturalnie pracuje, ale jest dalej milspeciem. Do takiego precyzyjnego strzelania on mi nie ułatwia sprawy tutaj. Ale to jest karabin za 4600 zł niecałe, ludzie. Godzina 9.07. Ale ten jeden taki odskok? Tak, jeden musiał zejść. No nie, to nie ma, to tamto, to ja. Ale aż tyle. Czyli teraz środkowa lewa. Walka z tym spustem przy precyzyjnym. Strzelisz sobie zaraz, to zobaczysz, nie? Ale to do dynamiki. Super. Do blach na większą odległość super. Do strzelania na celność i skupienie zdecydowanie nie super. Ale karabin kosztuje 4590 zł. No nie najlepiej to poleciało. No dobra, no. Czekaj, nakleję ci kropkę na jakąś nową tarczę. Idziemy chwilę zmoknąć. Powiemy co i jak. I strzelisz ty. Jak ci się strzelało z dwójnogu? Z dwójnogu? No kurde, game changer. No. Rewela. Jest naprawdę rewela. Chociaż dwójnóg sam nie strzela, nie? Ale jakieś znamiona profesjonalizmu będą. Tak, przynajmniej dobrze wygląda. Dobra, lecimy na szybko. Dziadek, no posiane. Ponad 3 moa. To były te pierwsze dwa, co większość poszła ponad tarczę, więc tych nie liczymy. Tu jest 1,5 moa poniżej. To jest jakieś 40 mm, tak? To był mój błąd, no z tym to będzie 2 moa, ale to bardzo ładna grupa. Tu w ogóle nie ma gadania, to jest lekko powyżej 1,5 moa. Hornady, nie wiem, to jest już, to będzie prawie 4 moa, bardzo dużo, posiał, czyli raczej nie do tego, dziadek 3, no to nawet gorzej. Tu może być jakiś mój błąd, ale to i tak sieje. Winchester. Tu jest 1,5 moa. To był zdecydowanie mój błąd. To jest super. Czyli 1,5 moa się da. Tu. No i pytanie, co tu jest? Tu jest trochę ponad 1,5 moa na PMC-ku. Ten jeden by poszedł aż tak bardzo w bok? Mógł.
No to uznajmy go za mój błąd. Plus minus 1,5 moła. Tu troszeczkę ponad 1,5 moła. Oczywiście też to mogłem być ja, albo ten spust, bo z tym spustem strzelisz, zaraz to będziesz wiedział. Przy szybkim strzelaniu on pracuje super, to jest taki fajnie pracujący milspec, ale przy strzelaniu precyzyjnym z tym spustem się walczy po prostu, niestety. To jest poniżej 1,5 moła z tym ewidentnym moim błędem, no z tym moim błędem to jest 2, a tu jest poniżej 1,5 moła, czyli wniosek jest prosty. Karabinek bez najmniejszego problemu strzeli powtarzalne 1,5 moła. Natomiast, to powiem jeszcze w kinie drogi, chcecie strzelać precyzyjnie, wymieńcie spust. Po prostu. Teraz Bartek sobie zawalczy z tym spustem. I zobaczymy, jak ci pójdzie. Będzie obciach, jak kurna strzelisz lepiej niż ja. Ja gotowy. Ja też. No i ostatni trochę spartoliłeś. Już się trochę pospieszyłem chyba do niego. Ale potencjał jest. Wstydu nie ma. Wstydu nie ma. Mamo. 3. Cała ta grupa. To jest około 3 mała, lekko poniżej. Tu zrobiłeś kreseczkę. Tu strzeliłeś. To są... Był ten i potem te 3. Czy ten i 3, ale generalnie to jest grupa 5 strzałów, które strzeliłeś za jednym zamachem. To jest trochę ponad 1,5 moła, tak? Później tam postrzelałeś trochę tutaj. Ale umówmy się, no. Mieścisz się bez problemu w 3 moła. Na niełatwym spuście, bo ten spust nie jest łatwy do takiego strzelania. Bartek też strzela znacznie mniej niż ja. Ja popełniam błędy, to co mówić o Bartku. Ale o karabinie to powiemy jeszcze za chwilę w kinie drogi. Ale dwójnóg robi robotę, nie? Kurna, jest zupełnie inne strzelanie. Nie mówię, że się nie da strzelić ze zrolowanej maty strzeleckiej, tak? Ale wygląda bardziej pro. Bez dwóch zdań. LFA, LFA, Live Free Armory, tak to się rozwija ten akronim, Battle Rifle w kolorze brąz, czyli takim pośrednim między kojotem a jakimś złotawym, bardzo ładny swój kolor. Lufa 14,5 cala, skok 1,7, wszystkie dane Wam podaliśmy na deskach. Trzeba przyznać, że designersko jest fajne. Widać, że to nie jest sztampa, tylko to było zrobione na zamówienie. Ktoś usiadł, ktoś to zaprojektował. On ma tę kanciastość taką fajną, bo czasami trafiają się takie, jak na przykład jest ten PWS Pro. Też miał apera takiego, znaczy komorę zamkową miał taką kanciastą, ale ona była taka nieładnie kanciasta, taka jakby ktoś na pewnym etapie obróbki powiedział halt. Nie obrabiamy na okrągło, tylko wychodzi tak. A tutaj jest tak zaprojektowany, że to jest ładne. To jest po prostu ładne. Genialne łoże. Łoże w tym karabinku jest genialne. Wchodzi w rękę po prostu tak, że nie ma to tamto. Strzelałeś, to wiesz. To, że ono nie ma risa na całej długości, no nie ma, ale ile osób montuje coś tak, żeby zapchać całego risa? Dobra, oczywiście. Nie, to znam. No tak, no, ja znam parę, ale to wiesz, to są komandoło na bitach jak ja, gdzie masz latarkę, wskaźnik laserowy, powiększalnik, przycisk do sterowania, tu coś jeszcze i tu faktycznie, tu z tym byłby problem. No ale można to rozwiązać inaczej, możesz sobie zamontować z boku guzik do latarki, tak, albo jakoś pokombinować. Czy jak będzie sama latarka, to jeszcze da radę, bo na końcu zamontujesz ten. No nie będziesz miał wtedy mechanicznych przyrządów, więc będzie coś za coś. Natomiast kształt tego łoża, absolutna rewelacja moim zdaniem. Świetnie leży w ręku. Bardzo fajny chwyt, to Bartek na to zwrócił uwagę, że to jest taki grot wannabe. Podobny kąt, inna troszeczkę ergonomia, bo on jest bardziej okrągły, grotowski jest taki bardziej kanciaty, ale bardzo fajnie leży w ręku. Dosyć przyjemnego plastiku, z ładną fakturą.
Kolba bardzo fajna. Wariacja na temat Wiltora i tych wszystkich submodów B5 i tak dalej. Bardzo wygodna, bardzo fajna kolba z bardzo fajnie umieszczonym tym guziczkiem do regulacji, tą dźwigienką. Dwa punkty mocowania QD, dwa punkty mocowania na łożu po każdej stronie. Kurde, no wykonany jest naprawdę super. Pewna wada, jednostronny bezpiecznik. No ale to jest karabin za 4590 i ma jednostronny bezpiecznik. A pamiętasz, jak żeśmy mieli karabinki po 7-8 tysięcy, które też miały jednostronny bezpiecznik, tak? Mieliśmy karabinek za 12 z jednostronną dźwignią przeładowania. Tak, tak, JP. Tu nie razi to tak bardzo, że masz ten jednostronny bezpiecznik, że masz ten dźwignik przeładowania, jest typową mil-spekową, jednostronną, wziętą żywcem z M4. To jakoś nie razi, no bo ten karabinek jest stosunkowo niedrogi. Jak ja wiem, że zaraz mówię, ale 4600 to jest kupa pieniędzy, bo Chińczyk jest za 3500. No tak, Chińczyk jest za 3500, tylko nie ma co w ogóle porównywać jakości wykonania i wykończenia tych karabinków i wyposażenia. W Chińczyku jest zwykła kolba od M4, w Chińczyku jest chwyta 2, w Chińczyku jest to ten quad rail, ale to nie jest samonośne łoże. Tu jest samonośne, ono jest niskoprofilowe, jest niskoprofilowy blok gazowy, to wszystko gra. I tu jest system MID, a w Chińczyku jest rifle, więc ten karabinek przy strzelaniu, przy tym szybkim strzelaniu, ja byłem zaskoczony. Ja naprawdę byłem zaskoczony, bo myślałem, że AR za 4,5 tysiąca, na co on pokaże. No i pokazał, no i pokazał, że stoi w miejscu, tak? Nie wiem, na ile wpłynął na to ten montaż od tego dwójnogu, tamte 100 kilkadziesiąt, czy tam coś koło tego gramów. Pewnie trochę pomógł, ale ten karabinek pracuje bardzo liniowo. On jest naprawdę ultra prosty w opanowaniu przy strzelaniu szybkim ogniem na krótki dystans. Zresztą widzieliście to na tych tarczach. Ten bieda Operators Readiness Test, wszystko kurde w ładnej grupce. Jak strzelaliśmy te dubleciki, to też wszystko idealnie wchodziło. No, to, co wyskoczyło poza alfę, to byłem ja. To nie był karabinek, to byłem ja, po prostu. Może trochę ta luneta. Fajna, taka, nie wiem ile ona kosztuje, tu Wam gdzieś wkleimy cenę do niej, ale to raczej jest taka z tych budżetowych i to jest przyzwoita luneta, daje radę, no nie jest to mistrzostwo świata, ale daje radę, da się z tego strzelać zupełnie spokojnie. Spust przy szybkim strzelaniu, bardzo fajny, mil-spec 1:1, po prostu, kurde, tak, wojskowy i strzelasz, przy strzelaniu precyzyjnym, no, już się człowiek trochę męczy. Bartek tam strzelił na końcu trochę też i też się męczył, tak? Więc jest to spust, jeżeli myślicie o strzelaniu precyzyjnym, to jest to spust, który należy po prostu wymienić. Bo tak żeśmy rozmawiali z Bartkiem, a jak strzelisz 2000, może się dotrze. No może się dotrze, ale on nie pracuje chropowato. On ma po prostu bardzo wyraźny opór w pewnym momencie, tak? Że go tam ściągasz i czujesz ten opór i walczysz z tym oporem. Myślę, że tam jest 3 kilo to takie niewyjęte do pokonania. Nie no, ten karabinek po prostu wyjmujesz z pudełka, stawiasz na nim przyrządy celownicze i działa. No, chcesz precyzyjnie, to wymieniasz sobie spust. I tyle. Będzie to uniwersalny karabinek i do postrzelania precyzyjnie, i do postrzelania szybkiego, gdzie w szybkim strzelaniu, powtórzę to jeszcze raz, byłem zaskoczony, jak bardzo dobrze ten karabinek strzela. Płasko. On stoi w miejscu. Ze zwykłym urządzeniem A2. Super opcja za 4590 zł, jeśli dobrze pamiętam. Ten karabinek kosztuje 1000 zł więcej niż Chińczyk. Tak? I 1000 z kawałkiem mniej niż... Niż Stack, Aero i te wszystkie, które będą strzelać bardzo podobnie, a które będą po prostu droższe. Bo pamiętajmy o tym, że w tych karabinkach za 6-7 tysięcy w znakomitej większości przypadków też jest wsadzony zwykły spust mil-spekowy. Przecież Bartek, ty w swoim wymieniałeś, tak? Wstawiliśmy się tego mintaka. Dopiero chyba w kolejnej generacji był ten Hyperfire. Ale on jest też chyba trochę droższy już. Tak. A, bo ty kupiłeś ten pośredni, a teraz jest ta nowa generacja, gdzie jest wstawiony Hyperfire, tylko że on kosztuje więcej. I to będzie, myślę, około 2000 różnicy w porównaniu z tym LFA, który dodatkowo jest bardzo ładny i ma świetne łoże, naprawdę. Łoże jest cudowne w nim. No więc zasadnicze pytanie. Czy bym go kupił? Teraz nie. No, tych aerów mam tyle, że muszę kolanem w tej szafie upychać. Jeszcze teraz chcę sprzedać Staga i kupić FNK M4, ale gdybym
stał przed wyborem kupienia pierwszego karabinka, to jest to absolutne podium. Jest to bez dwóch zdań absolutne podium, bo karabinek kosztuje stosunkowo niewiele. Ja wiem, 4600 zł to jest trochę pieniędzy, ale na tle, porównując to z cenami innych karabinków, które będą podobnie wyposażone i będą podobnie strzelać, to to jest stosunkowo tani karabinek. Więc gdybym nie miał AR-a i chciał sobie kupić karabinek uniwersalny, z którego postrzelam szybko, postrzelam precyzyjnie, strzelę Trigana, strzelę zawody statyczne, pojadę z nim na furię, to myślę, że ten karabinek z opcją wymiany spustu na coś trochę bardziej kulturalnie pracującego, bo to znaczy inaczej, no to on pracuje dość kulturalnie, tylko on pracuje jak kulturalny milspek. Dziękuję, 3 kilo, do widzenia Państwu. Więc z opcją wymiany tego spustu, to jest naprawdę super, super pomysł, tak? Gdyby ktoś rozważał, ja polecam. Więc on strzela bardzo fajnie. Tyle tylko, że myśmy strzelili 200 sztuk amunicji. Jak ten karabinek będzie się sprawował po 1200, nie wiem. Ale to, jak jest wykonany, pozwala sądzić, że raczej nie powinno być z nim problemów. W razie czego dystrybutorem jest Hubertus Pro Hunting, firma w Warszawie, duża, mająca bardzo szeroką ofertę, więc myślę, że z ewentualnymi naprawami gwarancyjnymi, czy tam jakąś rękojmią, czy czymś też nie powinno być problemu, ale chyba nie ma, ludzie chyba się na to elefanie skarżą, z tego co widziałem. No. Nie no, wrażenie zrobił bardzo pozytywne ten karabinek, na 4590 zł Battle Rifle. Nie wiem, dlaczego on jest Battle Rifle, ale tak nazwali, to tak jest. I ta 14,5 calowa lufka, super, naprawdę super. Tam wszystko jest fajne w tym karabinku. Tak, i długość. Tak, on jest taki po prostu fajny AR, no, fajny AR, po prostu. Dobra, tyle gadania. Dziękuję. Cię nic tak nie zajarało. Tak, chyba ostatni raz to ten stack retro był taki jarający. No tu masz, no jara, bo to jest karabinek za 4600 zł, który jest naprawdę bardzo fajną bronią. No, wymieniasz w nim spust, wstawiasz dwustronny bezpiecznik, więcej ci nie potrzeba. Nic. Kolba fajna, chwyt fajny, łoże fantastyczne, strzela przyzwoicie. Ta luneta na nim, nie wiem, no, tak nie sprawdziłem, mea culpa. Ale ta luneta też daje radę. Ja bym tylko zjął tego kill flasha, bo on kurna tam... No nie, jakoś mi to nie leżało, no ale dało radę. Także dziękuję naszym patronom za wsparcie kanału. Super robota, bardzo, bardzo to doceniamy. Zachęcam do wspierania na serwisie Patronite, link pod spodem w opisie. Dziękuję wszystkim widzom za lajki, suby, komenty. Po raz kolejny powtórzę, truizm, bez Was by tego nie było. Zachęcam do szerowania, oglądania, lajkowania, łapki w górę, łapki w dół i tam wszystko, co chcecie. I do zobaczenia w następnym filmie. Mam nadzieję, już niedługo.